Witajcie! Dziś niedziela, 26 kwietnia. Niedziela Misericordias Domini, miłosierdzia Pańskiego. A inaczej, niedziela dobrego pasterza. W haśle tygodnia z Ewangelii Jana czytamy: Ja jestem dobry pasterz, owce moje głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny. W księdze Jonasza w 2:3 czytamy: Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. A w Ewangelii Marka w 5:22 czytamy: Przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagało usilnie mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła, i poszedł z nim. Niedziela dobrego pasterza. Ten obraz wielokrotnie jest powtarzany na kartach Biblii. Uczymy się go już od najmłodszych lat. Dlatego pozwoliłam sobie na przyniesienie pewnego rekwizytu. Pasterz i owca. Tak rzadko widziany obraz w naszych czasach. Rzadko kiedy mamy możliwość zobaczyć to na własne oczy. A jednak obraz cały czas do nas przemawia. Pasterz dba o swoje owce. Pasterz troszczy się o nie, troszczy się, aby miały co jeść i pić. Kiedy któraś się zrani, niesie ją na swoich ramionach. Pasterz zna każdą owcę po imieniu. Kiedy wołamy jako owce do swego pasterza, on nas nie zostawia, tylko chce nas szukać. On chce nam pomóc, nieść nasze troski. Chce nam pomóc, niesie nas, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy cierpimy, kiedy jesteśmy smutni. Tak jak Jair, o którym czytaliśmy, zawołał do Pana i Pan mu odpowiedział i Pan wskrzesił jego córkę. Jonasz wołał do Pana i Pan Bóg mu odpowiedział, wysłuchał go, uratował. Także i nas Bóg wysłuchuje, ratuje z wielu opresji. On jest przy nas, niesie nas na swoich ramionach, troszczy się o nas, sprawia, że mamy co jeść i co pić. Jest z nami, zna każdego z nas po imieniu, poznaje nas po głosie, kiedy do Niego wołamy. A czy my poznajemy naszego pasterza coraz lepiej i coraz lepiej? Czy wołamy do Niego słowa podziękowania? Czy tylko prośby i błagania? Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Zachęcam nas do tego, abyśmy słowa tego psalmu 23 bądź pieśni tak dobrze znanej przez wielu, szczególnie młodych ludzi, przypomnieli sobie w dniu dzisiejszym, w ten niedzielny dzień. Dzień, kiedy powinniśmy chcieć znaleźć chociaż chwilę dla Pana. Odpoczynku w Panu. Życzę nam tego wszystkiego, abyśmy poszli do naszego dobrego pasterza, wyciszyli się i porozmawiali z Nim o wszystkim tym, co leży nam na naszych rękach, bo On obiecał, że będzie nas nieść i będzie się o nas troszczył. Módlmy się. Wołam do Ciebie, Boże, Twoja wola, nie moja, niech się stanie. W mych westchnieniach i błaganiach oczekuję Twojej reakcji, pomocy, znaku. Panie, odpowiedz mi. Amen. Życzę Wam błogosławionej niedzieli w bliskości naszego pasterza, aby On nas słyszał i abyśmy my usłyszeli Jego głos. Z Panem Bogiem.